Lenko, daj mamie spać. No w nocy się budziłaś, tyle razy do ciebie wstawałam. Może teraz mnie usłyszysz, co? Ruszaj, odwłok kobieto, wyśpisz się po śmierci. Wstaję, wstaję, chodź, chodź. Hello! Niestety faza świstaka. Maciek, masz łazienkę na dole. Ale ta ma lepsze fluidy. Co za wieść, zębów nie umyć rano nawet. Hejo! 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 Masz, Milesiu? Nie ma, nie ma. Co tam jest? Lama, tak! A zobacz, co ja mam. Zobacz, mam wyderkę. Zobacz, tu jest wyderka, masz sobie, ponaciskaj literki, pouczysz się literek, a mama sobie zrobi kawusię, dobra? Chłopaki, czy wy to widzicie? Ona naprawdę poszła zrobić sobie ciepłą kawę! Nie no, tyle lat, a ta kobieta dalej się łudzi. Przecież w przyrodzie takie zjawisko jak matka i ciepła kawa nie występuje! Zimna. Brawo ja! No mówiłam, że będziesz tą kawę piła zimną dzisiaj, no. Ej, może ja jestem jakimś prorokiem? Powinnam się jakoś przysłużyć ludzkości. Wiem? Haha, zagram w totka. O, widzę, że weekend się włączył. Już kawusia o poranku w piżance. Taka to pożyje. Wieszne bajlando, co? Jest jakieś śniadanie? Jest. Z ogórkiem. Juhu! O, masz, Mile. Już, mama tutaj układa wszystko. Misiu, masz teraz towarzyszy. O, co one robią? Pięknie. Uhu, posłuchałyśmy. Fajnie, Milesiu. To ty się tu baw, a mama się idzie ogarnąć, tak? Okej. Nie no, idź, kobieto żyjąca wiecznymi marzeniami. Ja sobie tutaj tylko zanotuję takie dwa podsumowujące słowa. Niedoczekanie twoje. O, niedoczekanie twoje. Właśnie, zaraz się dowiesz, o co chodzi. Malwinka, ty nie wolałabyś się ogarnąć, jakoś wyglądać, a nie pół dnia w piżamie? Maciek, a czy ty nie wolałbyś pójść do garażu i tam sobie tego swojego home office'a zrobić, żebyś mi po prostu zszedł z oczu? W tym domu jest wszędzie bajzel. Ja weszłam do kuchni zrobić sobie kawę, musiałam wszystko ogarnąć, nawet jednego kubka nie było czystego. W łazience to samo. Chciałam się jakoś ogarnąć, jakoś wyglądać, no nie mogę, bo tam się po prostu nie możesz przedrzeć przez te wszystkie brudy i syfy, no. Ja nawet nie zdążyłam zębów jeszcze dzisiaj umyć. Czuć właśnie, bo w życiu to trzeba mieć, Malwina, priorytety.
Oj, mężczyzna użył zakazanego słowa. Nie, ja nie chcę tego oglądać po prostu. Nie, ja stąd wychodzę. Panie, świeć nad jego duszą. Wracaj tutaj. Ej, priorytety, tak? Jakie ty masz priorytety w swoim życiu? Z kulek sobie sadzisz jakieś takie... nie wiadomo co, żeby wyrosło dodatkowo, myślisz, że to się rozmnoży? Gniazda z ubrań, to są twoje priorytety? Tak właśnie. Puk, 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 kończymy tą prysznicową rozpustę. Co by nie mówić tak wprost, posłużę się rebusem, droga matko, żebyś wiedziała, co cię za chwileczkę czeka. nie zabawa w pukanie, puk, puk. Wychodzisz, wychodzisz. Maciek! Chodź Milenkę przebrać, kubkę chyba zrobiła. Maciek, bo ja pod prysznic weszłam! Maciek! Dobra, chodź, Milenko. A, witam serdecznie. Przechodzę z taką nietypową sprawą. Otóż, nudzę się. No brawo, brawo! Nawet nie musiałam dwa razy powtarzać. Szybko się uczysz. Głodny jestem. Co na obiad? Maciek, ja nie zjadłam jeszcze śniadania nawet. Czy ty nie możesz pójść sobie sam zrobić obiadu raz w życiu? No jasne, a królowa sobie będzie w tym czasie kąpieli zażywała, tak? Choćby skały srały, mateczka będzie miała dzisiaj relaksik. Kawusia jest. Książeczka jest. Ach. Kochani, wpadłyśmy jeszcze z Milenką, żeby powiedzieć wam o tym, że szykujemy taką mega, hiper, super parodię, którą planujemy wrzucić w momencie, w którym osiągniemy 400 tysięcy subskrypcji. Dlatego wielka prośba. Bardzo na was liczymy, na te osoby, które nas oglądają, a jeszcze nie subskrybują. Wciśnijcie ten przycisk subskrybuj, on jest tutaj, z tej strony na dole, albo z tej, ja jak zwykle nie wiem, ale na pewno go znajdziecie. Zasubskrybujcie nas, a w momencie, w którym przekroczymy 400 tysięcy subskrypcji, wrzucamy taką parodię, ale to taką parodię, że będzie po prostu sztos. Taka będzie. Do zobaczenia. Głodny jestem. No radarze, Maciek, ja się nie mogę ciepłej kawy napić, bo wchodzę do kuchni i jest wszystko rozwalone. Żeby zrobić kawę, muszę posprzątać wszystko, co tam jest rozwalone. Ty nie wolałabyś się ogarnąć, jakoś wyglądać? Pół dnia w piżamie? To nie jest piżama? Masz rację. Gdzie nie pójdę? Ja sobie chciałam kupić kawę. Ekspresie na dole. No to się nie śmiej. Ale świetne to jest, śmieszne. O proszę, widzę wieczne bajlando. Kawusia o poranku. W piżamce. Taka to pożyje. Jest jakieś śniadanie? Idź stąd.
Dlaczego? Bo nie potrafisz powiedzieć tekstu. No nie musi być chyba tak samo, no co to za różnica? A to on był taki szarpany, jak organista u nas w kościele śpiewa. Hello! Hi. Spadza świstak!